Kosinus dwóch teta jest równy c, gdzie teta jest pomiędzy zerem a pi. Znajdź wzór wyrażający wartość sinusa teta jako funkcję c. To jest zadanie z naszego portalu Khan Academy. I jak zwykle zachęcam cię, zanim zobaczysz resztę filmu, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać. No dobrze, zakładając, że próba była wykonana, no to teraz ja to rozwiążę. Kosinus 2 teta jest równe c. Czyli ja to zapiszę w takiej postaci, że c jest równe cosinus 2 teta. No i teraz mamy znaleźć wyrażenie na sinus teta, wiedząc jaka jest wartość cosinusa 2 teta. No to tutaj widać, że trzeba będzie skorzystać z jakichś tożsamości trygonometrycznych. Ja to pamiętam wzór na sinus sumy kątów i cosinus sumy kątów, i wszystkie inne tożsamości już sobie z tych dwóch wyprowadzam. No do tego jeszcze jedynka trygonometryczna się może przydać. No ale to każdy wie. No więc tutaj jak mamy cosinus dwóch teta, to widać, że może się przydać wzór na kosinus sumy kątów. jakiś kątów, powiedzmy alfa, dodać beta. To przypomnę jak ten wzór wygląda. Kosinus sumy kątów, tak jak to w którymś filmie wyprowadzałem, to jest kosinus alfa razy kosinus beta odjąć Sinus alfa razy sinus beta. Sinus beta. No i dlaczego ten wzór nam się tutaj przyda? No dlatego, że 2 teta ja mogę zapisać jako teta plus teta i skorzystać z tego wzoru. Dostanę wtedy funkcję od sinusów i cosinusów samego teta. Dalej zobaczymy, co będzie. Czyli tutaj napiszę, że to jest cosinus od sumy. Teta dodać teta. On no, napisze tymi samymi kolorami, żeby to jakoś z tym połączyć. Teta dodać teta. Czyli w tym wypadku korzystamy z tego wzoru dla alfa równego teta i beta równego teta. Czyli dostaniemy tutaj najpierw cosinus teta, potem cosinus teta, bo zamiast alfa wstawiamy teta i zamiast beta wstawiamy teta. Odjąć sinus teta razy sinus teta razy sinus teta. No to możemy to uprościć. No tu mamy cosinus razy cosinus, sinus razy sinus, czyli widzimy, że to jest to samo co cosinus kwadrat teta odjąć sinus kwadrat teta. No dobrze, teraz nas interesuje wartość sinusa, czyli chcielibyśmy tutaj dostać. Coś, co zależy tylko od sinusa, żeby potem tę zależność odwrócić, czyli musimy cosinus kwadrat teta zamienić na sinus kwadrat teta, ale to jest bardzo łatwe, dlatego że tutaj możemy skorzystać z jedynki trygonometrycznej. No bo wiemy, że kosinus kwadrat teta dodać sinus kwadrat teta to jest 1, czyli cosinus kwadrat teta to będzie 1 odjąć sinus kwadrat teta. Więc zamiast cosinusa kwadrat tutaj. Ja mogę wstawić 1 minus sinus kwadrat teta. I to właśnie teraz zrobię. Czyli napiszę tutaj zamiast kosinusa kwadrat, 1 odjąć sinus kwadrat teta. No i tutaj jeszcze mam minus sinus kwadrat teta, który był za cosinusem kwadrat. No i mogę tutaj to uprościć, bo mogę te sinusy kwadrat do siebie dodać i będę miał 1 odjąć 2 razy sinus kwadrat teta. Czyli. Dostaję taką zależność, którą może teraz przepiszę, że c jest równe 1 minus 2 razy sinus kwadrat teta. No to z tego równania ja mogę wyznaczyć sinus teta, i będzie to wtedy jakaś funkcja parametru c, czyli dokładnie to, o co nam chodziło. No to, żeby to zrobić, to teraz odejmę jedynkę od obu stron, czyli będę miał c minus 1 równa się minus 2 razy sinus kwadrat teta. Teraz Mogę podzielić obie strony przez minus 2. Czyli będę miał C odjąć 1 przez minus 2, że to jest równe sinus kwadrat teta. Dobrze. Czyli przepiszę to jeszcze raz. Sinus kwadrat teta po lewej stronie, a po prawej mam C minus 1 przez minus 2. To, to jest to samo co 1 minus C. Jak tu zmienię kolejność, czyli zmienię znak, no to zrobię to kosztem tego minusa w mianowniku, że to będzie 1 minus C przez 2. No i teraz trzeba wyciągnąć pierwiastek. No ale nie wiem, czy sinus jest dodatni czy ujemny, więc dostaję takie rozwiązanie, że sinus theta jest równe plus lub minus pierwiastek z 1 odjąć c przez 2. No i teraz nie wiem, czy mam wziąć plus, czy minus, czy może oba rozwiązania są dozwolone. Ale musimy tutaj jeszcze popatrzeć na tę informację, z której do tej pory nie skorzystaliśmy, mianowicie, że teta jest pomiędzy 0 a pi. Teta jest pomiędzy 0 a pi. No to zastanówmy się, co to znaczy. Narysuję tutaj może okrąg jednostkowy i teraz wiemy, że ten nasz kąt jest pomiędzy 0 a pi. Czyli wiemy, że ramię naszego kąta jest gdzieś w pierwszej lub w drugiej ćwiartce. Takie kąty wszystkie w drugiej ćwiartce są dozwolone. Nie mamy na pewno takiego kąta, bo to już jest kąt powyżej pi. Czyli tylko takie kąty są dozwolone, a teraz pamiętamy, że z definicji sinusa wartość sinusa to jest współrzędna y tego punktu przecięcia ramienia kąta z okręgiem jednostkowym. No to widzimy, że tutaj zawsze ta współrzędna y jest dodatnia, czyli sinus w przedziale od 0 do pi jest dodatni no przynajmniej nieujemny dla 0 i dla pi jest równe 0 jest, jest nieujemny czyli tutaj wystarczy wziąć ten dodatni pierwiastek czyli ostatecznie mogę napisać rozwiązanie naszego zadania że jeżeli teta spełnia taki warunek że jest w takim przedziale no to wtedy ten wzór jest jednoznaczny sinus teta jest równe plus pierwiastek z 1 minus c przez 2 to jest ten dodatni pierwiastek wtedy tak jest rozwiązanie naszego zadania.